Dzisiaj jest 1 sierpnia, zapraszam Was, moi drodzy, do kolejnego odpaczkowania pewnej interesującej rzeczy, która do mnie przybyła dzisiaj. Warto sobie przypomnieć, że 74 lata temu dosyć nieciekawe wydarzenie się stało, bo rozpoczęło się Powstanie Warszawskie o godzinie 17. O godzinie 17, tak jak każdy mógł słyszeć, były syreny strażackie, informujące o tym, że no coś wtedy się działo. Uważam, że to był dobry krok, bo my nie mogliśmy sobie za bardzo Niemcom pozwalać na to, co oni robili już w trakcie wojny. O II wojnie światowej innym razem, może kiedyś zobaczymy. Dzisiaj dostałem coś bardzo fajnego z Wielkiej Brytanii, dlatego od razu moimi ultra mega dobrymi nożyczkami urwiemy kawałek i zobaczę, sam ocenię, czy to, co do mnie przyjechało, sprawdza się. I tak, wszystko się zgadza. Sprawdziłem sobie to, co chciałem sobie zawsze sprawdzić, ponieważ wolę zawsze przed otworzeniem koperty zobaczyć na własne oczy, jak to niestety wygląda, bo mówię Wam, raz miałem taki przypadek, że mówię, otworzyłem coś, a tu nagle, no, zawiodłem się na czymś, jednej gry po prostu nie było, ale na szczęście problem jest zażegnany. Jedyną małą, drobną rzeczą jest to, że się ułamało bardzo leciutko pudełko i zaraz Wam powiem, w którym miejscu. Na szczęście chyba da się to skleić i myślę, że nie będzie z tym największych problemów, no ale mam nadzieję, że damy radę. Dobra, przeżyjemy to jakoś. Więc przed Wami będzie gra traktująca o Igrzyskach Olimpijskich, ale tym razem będą to takie trochę wyjątkowe igrzyska, ponieważ konsola w tamtych czasach no już musiała się z nami żegnać, a jednak dostała całkiem fajną grę olimpijską z bardzo interesującą grafiką. Super Nintendo też dokładnie dostało tą grę i nie będę Was ukrywał przed tym, bo macie po pierwsze w tytule filmu, a po drugie troszkę podtrzymuję Was pod niepewność, ponieważ nie wiecie, jaki jest stan gry, nie wiecie, co się w niej znajduje, więc po to robię takie małe zaskoczenia na początku, ale lepiej nie przedłużać. Olympic Summer Games, Atlanta 1996. Dlaczego takie wyjątkowe igrzyska, powiecie? Nie są to setne, znaczy tak naprawdę nie setne, ale 100 lat od pierwszych igrzysk. Nie są to setne igrzyska, tylko po prostu też głównie dlatego, że są to ostatnie igrzyska w XX wieku i w drugim tysiącleciu. Ostatnie. Bo jak wiemy doskonale, znaczy nie, chociaż bardziej to tylko w tym drugim tysiącleciu, bo rok 2000 się uznaje, że to jest jeszcze rok w XX wieku. Więc dobra, pomyliłem się. Nieważne. Na Mega Drive'a Olympic Summer Games w bardzo fajnym stanie. Jedynie, co tutaj znalazłem nieciekawego, ten uszczerbek. Na szczęście ja go, myślę, załatam, bo on był chyba w trakcie już przesyłki tutaj zdezelowany, ale mam tutaj w pobliżu klej, także ja to przykleję spokojnie, bez żadnego kłopotu, żeby tutaj też na okładkę nic brzydkiego nie nanieść i wtedy mamy spoko. Zobaczmy sobie opis po angielsku. Możecie sobie przeczytać. Generalnie, wiecie, chodzi o zdobywanie medali, a tak naprawdę nie mamy tu żadnego postępu, nie mamy tutaj żadnego zapisu postępu, więc tak naprawdę no nic nam to nie daje. No ale pograć sobie można. Kupiłem ze względu, że po pierwsze było tanie. Wyrwałem to za jakieś 8 dych. Ale w takim stanie na Allegro nie znajdziecie w tej cenie. No chyba, że traficie na jakieś szczęście, ale mówię, to się nie zdarza często. No i co? Chcecie zobaczyć, co się w środku znajduje, nie? Bo tylko pudełko Wam pokazuje okładkę, to myślicie sobie, co ty pudełko pokazujesz? Proszę bardzo. Nie tylko pudełeczko. Ale ta cena mnie podkusiła, żeby kupić i instrukcję. I jestem z tego bardzo zadowolony. Stan bardzo fajny. Black Pearl Software robiło grę. To samo chyba
dotyczyło Super Nintendo. I jestem naprawdę bardzo i tak zadowolony z tego, bo fajny stan, niezbyt wymiętolony, niezbyt taki jakiś straszny. I tu mamy sekcję na określone języki, co mi się bardzo podoba. Można sobie poczytać bez kłopotu. I wtedy będziemy wszystko wiedzieli. Zwłaszcza instrukcja jest tutaj bardzo istotna, ponieważ sterowania się trzeba tutaj nauczyć. Wiecie dobrze, że igrzyska wymagają dobrego i bardzo dokładnego sterowania, władania sterowaniem. A tak jak grałem na emulatorze w to, to kurde nie ogarniałem sterowania, bo nie miałem podpowiedzi żadnych, nie? A tak to na szczęście wszystko jest. No i chyba dalej to już jest francuski i tak dalej. Okej. Także to jest to do kolekcji. Szkoda, że filmu z kolekcji nie zrobiłem. Na przykład nie zrobiłbym jutro, no ale wiecie, tak wyszło, że chciałem nagrać w niedzielę, bo no miałem akurat chwilę, nie? Miałem akurat chwilę, żeby to nagrać, no ale gdzieś tam linkacza do tej w tej kolekcji dam, do tego unboxingu i od razu na odwrót do tej kolekcji gdzieś tutaj dam, żebyście zobaczyli, jeżeli nie widzieliście, ale widzieliście na pewno. Tak się prezentuje. Bardzo fajna czcionka. Ja muszę zobaczyć, jak się nazywa, bo na pewno jakoś się nazywa. Swoją drogą jest bardzo popularna, więc bardzo mnie ciekawi, jak się nazywa, żeby sobie ją pobrać. Acclaim wydawcą w Europie ponoć. No ciężko mi tutaj powiedzieć, czy to prawda, ale chyba tak. I THQ poza tym. Więc no licencji jest tu w guzik. Najważniejsze, że jest. Tylko ciekawe, że kategorii ocen nie ma. Powinno być. LSPA. Nie wiem, dlaczego tutaj nie ma, skoro już było. To na zalepienie pudełka, żeby nie było takie, a jak nie, no to nic się nie stanie. Dobra, to sobie dzisiaj odpalę, zobaczę, czy dźwięk jest o normalnej prędkości, bo nie cierpię, mówię, dźwięku, który jest taki spowolniony. Nie cierpię tego, aż mnie to drażni. Wkurza mnie to. No i w porządku. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Co sądzicie o tym nabytku? Czy graliście w tą wersję? A jeżeli nie graliście, to powiedzcie, jaka jest wersja Super Nintendo? Albo czy w ogóle przepadacie za igrzyskami? Bo ja lubię igrzyska olimpijskie, są bardzo ciekawe. Fajny temat taki, no, aktualny, bo się pojawiają co 2 lata, nie? Ale jak będzie w Tokio w 2020 roku, zobaczymy, bo na Pjongczangu specjalnie się nie wykazaliśmy. Aż tak bardzo, no ale cóż, szkoda. Szkoda. Sport, widać, nam nie służy w Polsce. Bardzo was pozdrawiam, dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia innym razem.